proszę, proszę. Czy to nie mój ulubiony najemnik? Zrobiłem dla ciebie jeden kontrakt. Nie zapominaj też o naszej historii z Voodoo Boysami. Beze mnie nigdy byś do nich nie dotarł. Jestem gwarantem ciekawych przeżyć, również w Dogtown. Hans, spotkamy się w końcu? Nie mówię nie, nie mówię tak. Ale mam dla ciebie coś, co na pewno cię zainteresuje. Nowe kontrakty. Ostatnia rzecz. Nie wiem, jak się dostałeś do Dogtown, ale na pewno nie było to głównym wejściem. Nie szkodzi. Załatwiłem ci coś w rodzaju przepustki. Twoje imię i buźka już figurują w systemie, więc będziesz mógł spokojnie przekraczać granice dzielnicy. W kontakcie. Ty to lepiej wymyśl, od kogo kupić towar. Co dla ciebie, aniołeczku? Jak idzie biznes? Spory ruch? Dziś trochę mniejszy. Ten samolot, rozumiesz? Pół dzielnicy się ugania za Rosalind Myers. Jak dla mnie to jakaś ściema. Ale jutro też jest dzień. A ludzie wiedzą, że sklepik Ronalda to dobra marka. Pokaż, co masz na stanie. No, towar prima sort.
Wyglądasz na kogoś, kto dobrze zna Dogtown. Wyglądam ci na... gościu! Nie wiesz, z kim rozmawiasz, co? Pacyficzny Sztorm! Tak na mnie mówili. Złoty chłopak dzielnicy, kumasz? No... no dobra, kurwa, to trochę słabsze. Ale jak dawali mi trochę wspomagaczy, to mogłem zrobić z piłką 100 metrów w 6 sekund. Teraz rzadko robię 100 metrów dziennie, ale odpowiadając na twoje pytanie... tak, kurwa. Jestem stąd. Pacyficzny Sztorm? Ty tak na serio? Ja pierdolę. Sprawdź stare gazety, jak mi nie wierzysz. Przepowiadali mi wielką karierę. I co się stało? Była taka kobitka, Fiona. Prowadziła coś w rodzaju ośrodka dla utalentowanych dzieciaków. Dawali dach nad głową, żarcie, treningi, jakieś mieszanki, wszczepy, w chuj wszczepów. Ale jak się potknąłeś, to już nie było różowo. Ja wróciłem tam, skąd przybyłem, z migrenami i bezsennością. Ale inni mieli znacznie mniej szczęścia. Opowiedz mi trochę o kwartałach. Dobra, ale o których? Golden Pacific to północna część Dogtown. Wzgórze na wschodzie nazywa się Luxor Heights. Polecam widoki. Zachodnie Dogtown to Longshore Sacks, kawał historii. No a na południu jest Terra Cognita. Trzymaj się z dala. Powiedz mi coś o Longshore Stacks. Wszystko tam pochodzi jeszcze sprzed wojny. Jak zobaczysz kontenery, jesteś na miejscu. W tych kontenerach zwożono materiały na budowę dzielnicy. Materiały? Wiadomo. Chuj trafił, ale kontenery zostały. No więc ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i porobili sobie ze złomu, kurwa, apartamentowce. W Dogtown nic się nie może zmarnować. Wiesz coś ciekawego o Luxor Heights? Przeciętny obywatel Dogtown nie ma tam czego szukać. Zrobiło się gęsto, jak wjechali tam voodoo boysi. No i tak sobie, wiesz, balansują między kosiarzami a Hansenem. Warto wiedzieć, z kim się akurat wąchają, żeby sobie nie narobić kłopotów. Golden Pacific. Nazwa chyba trochę na wyrost. No co ty? Tam się miały sypać pieniądze z każdego okna, a luksus kapać ze wszystkich jebanych kranów. Teraz siedzi tam Hansen i kasa faktycznie płynie, ale tylko taka, na której sam może położyć łapę. W Golden Pacific trudno znaleźć kogoś bez uniformu Bargestu. To ich centrum biznesowe, logistyczne i kurwa rekreacyjne. Lepiej uważać. Jestem tu nowy. Na co muszę szczególnie uważać w tej dzielnicy? No, po Terra Cognita lepiej się nie szwendać. Kiedyś chcieli tam odjebać targi technologiczne. Loty w kosmos, modyfikacje ciała, pełen serwis. Teraz psy w kiła i kosiarze. Skurwysyny przejęły praktycznie wszystko. Wchodzisz do Terra Cognita, a kończysz jako trup incognita. Łapiesz? Coś innego mi jeszcze chodzi po głowie. No, dawaj. Kilka konkretnych miejsc się wyróżnia. No, pewnie. To jest dzielnica z pomysłem. Byłem już na stadionie. O, robi wrażenie. Tak. Chciałem się tam kiedyś rozstawić ze swoim sklepikiem, ale konkurencja mnie wyjebała na zbity pysk. Ech. A kiedyś stadionem rządzili Nighthawks, nie Hansen. No ale tak to już jest. Dobry pieniądz wypiera zły. Chujowy pieniądz wypiera ten dobry... W każdym razie zawsze, kurwa, chodzi o kasę. A kasy najwięcej ma Hansen. Stadion to tylko jedno z jego źródeł finansowania. O inne lepiej nie pytać.
Zwiedziłem taką wystawę. Były tam makiety ważnych punktów dzielnicy. No, odważnie. Jak ci się podobało? Inwestorzy mieli tam wizje lepsze niż po meksykańskich grzybach. A potem ten, jak w prawdziwym życiu. Coś pierdolnie, dobre wróżki się wycofują i człowiek ląduje na materacu pod blachą falistą. Nadal to nie miejsce dla cywili, wiesz, jakieś przedwojenne towary. Radzę tam nie spacerować. Szczególnie, że ostatnio coś tam porządnie jebło. Macie tu nawet piramidę. Nie da się jej przeoczyć. Klasa sama w sobie, nie? Idealne miejsce dla fikserów. Ważne rozmowy giną w imprezowym klimacie. Łatwo zachować prywatność. Barter jest dostępny dla wszystkich. Ale u góry już jest strefa dla VIP-ów. Tylko zaproszenia. No wiesz, grubsze ryby, grubsze sprawy. No i od dawna wiadomo, że najlepsze kontrakty załatwia się przy tłustym bicie i mocnej kresce. Czaisz? Jest tu w Dogtown taki wieżowiec. No, oficjalnie nazywa się Black Sapphire. Nieoficjalnie hotel. To najbardziej ekskluzywne miejsce w dzielnicy, ale też najmniej dostępne. Oczko w głowie Hansena, bo jak ma się z kimś układać, zaprasza właśnie tam. Podobno ze szczytu jest świetny widok, ale jeszcze mnie na tyle nie pojebało, żeby samemu sprawdzać. Coś innego mi jeszcze chodzi po głowie. No, dawaj. Dzięki. Chyba jakoś się odnajdę. Sporo wiesz o okolicy. Gościu, w mojej branży liczy się przepływ informacji. Każdej. A jeśli chcesz, to będę ci podrzucać co lepsze kąski. Chyba się skuszę. Człowiek poinformowany to człowiek przygotowany. No, zaczynasz łapać, co? W Dogtown trzeba korzystać ze wszystkich dostępnych zasobów. Będziemy w kontakcie. Wyświadczymy sobie przysługę. Ja coś ci odpalę, a ty powiesz mi, jak wejść do środka. Prosisz się o kłopoty, co? Ale okej, pieniądz to pieniądz. Nowi... Właściciele podprowadzają na lewo prąd. Obczaj kable przy murze, na pewno gdzieś się łączą. Na moje to resetujesz zasilanie i jeb, padają zabezpieczenia. Brzmi nieźle. Kapitan Caliente. Facet poszedł na dno ze statkiem. Ale ktoś tu coś ewidentnie składuje. Dobra, popatrzmy.
Niezły rupieć. Ciekawe, czy w ogóle działa. Dalej. Odbierz. Dla mnie cheeseburger z frytkami. A jest tam kto? Tak? Chyba nie działa. Albo popierdoliłeś numer. I co teraz? Przyjaciel. Andrew Jackson Street. Boisko do koszykówki. Bądź za dnia. Niezbyt rozmowny ten Reed. Może zyska przy bliższym poznaniu. Ceny w dzielnicy. Towar atestowany. Najlepsze ceny w dzielnicy. Towar atestowany. Czas za pierwsza. Żadnej płaci. Każdy pieniądz dostaje wolny. Czas za druga. Żadnych korków. Nie ma już. Czas za trzecia. Thank you.
Hansen miałby stracić samolot? Powstał lewą nogą? Kto wie. Ostatnim razem, jak miał zły humor, powiesił 6 gliniarzy. Tamtych tajniaków? Bardzo dobrze zrobił. No, to jeśli teraz odjebał prezydentkę, to też musiał mieć niezły powód. Ty, a ty gdzie byłaś, jak jebło? W sieci. Informacje płynęły aż miło. Prawie się zagotowałam. Coś wiesz? To naprawdę NUSA? Co ty? Wszędzie jest straszny chaos. No, na ulicy to samo. Odłamek samolotu nam walnął w kuchnię, czaisz? Kurwa. Wszyscy cali? Ja tylko ścianę przeorało. Ale to dobrze. Okno się przyda. Mamy dobre miejsce. No to będzie ciekawa rozgrywka. Fan koszykówki? To coś nowego. Bądź poważny, nie o tym mówię. Zaczęła się inna gra. Taka, w jakiej jeszcze nie brałeś udziału. Co masz właściwie na myśli? Ci ludzie siedzą w tym od dawna, a ty dopiero wszedłeś na boisko. To zawodowi intryganci. Będą udawać twoich przyjaciół, ale nimi nie są. Nie daj się ograć, Vi. Powiedz to wprost. Nie ufasz Myers. Znam takie jak ona. Z Białego Domu? Kurwa, z armii. Takim dowódcom jak Myers trudno powiedzieć nie. A kiedy już trzeba, robi się naprawdę chujowo. Słowo dezertera. Nieustraszony Johnny Silverhand. Postrach korporacji. Spierdamy. I pogromca hipokrytów. Prystą swoja. Znakomite, kurwa. Znakomite. Do armii zaciągnął się Robert John Linder. Nagadali mu głupstwo, łatwej kasie i wiekuistej chwale. Robert John Linder zginął. Z frontu wrócił ktoś inny. A, przepraszam. Nie chciałem. Okej. To było dawno. Ale jakby na to nie patrzeć, czegoś się w tych kamaszach nauczyłem. Śmiało, dajesz. Po marchewce zawsze przychodzi kij. Wiesz, jak to działa? Rekrutom dają karabin, kevlar i pakiet obietnic. Ale w pewnym momencie kończy się amunicja. Kevlar okazuje się przebijalny, a co zostaje z obietnic? Zgaduję, że gówno. Wtedy sięgają po kij, a nazywa się on wartości. Giniesz pod ostrzałem w okopach. Kumple biorą gorącą kąpiel w fosforze, a jakiś oficer pierdoli o racji stanu. Marchewką ci już pomachali. Kiedy zaczną mówić o ideałach, uciekaj. Chyba o czymś zapominasz. Odmówiłem złożenie przysięgi. Słusznie. Gorzej, że już jesteśmy na ich liście płac. Johnny, nie dam się w nic wkręcić. Trzymam cię za słowo. Nie odwracaj się. Obserwuj boisko. A. Pokaż mi, co trzymasz w ręce. Nie. Nie próbuj tego ponownie. No, więc? Nie wiem, z kim rozmawiam. Żyłeś w starej linii. Wiesz, z kim rozmawiasz. Ręce. Mam monetę. Wiesz, co to znaczy? Ale muszę się upewnić. Proszę, ostrożny typ. Kto cię przysłał? Przysyła mnie nasza wspólna znajoma. My nie mamy wspólnej znajomej. Przeżyła wypadek. Pewnie słyszałeś. Coś tam słyszałem. Właśnie tak. Graj w jego grę. Jest bezpieczna? Nie, dopóki tracimy tu czas. Z ust mi to wyjąłeś.
Zanim tu przyszedłeś, sprawdziłeś, czy ktoś cię nie śledzi? Kurwa, za kogo mnie masz? Nie jestem amatorem. Nie? Dobra, to musi nam wystarczyć. Czarny Thornton Merrimack przy ulicy. Za 3 minuty. Siądź z przodu. To wszystko? Przesłuchanie skończone? Na to wygląda. Reed? Skurczybyk. Niezły jest. I chyba mnie polubił. Tak. Ma tam dla ciebie torbę cukierków. Chodźmy. Ej, widzieliście może faceta, który się do mnie przysiadł? Tak. Duży typ w płaszczu do straszenia dzieci. Spływaj i nie przeszkadzaj. Jak masz odpowiednie nogi, to nawet wsad za 3 zrobisz. Bez sensu takie zawody. Pan ma stary łokieć. Czasem jebnie. A dziś? Dziś jebnie na pewno. Jestem nowy w dzielnicy. Zawsze tu tak spokojnie? Spokojnie? No, może dzisiaj. Bo wiesz, zazwyczaj oprócz piłki przynoszą spluwę. Powiem ci jedno. Lepiej nie zapuszczaj się tutaj po zmroku. Nowa twarz przyciąga uwagę, a tego byś nie chciał. Wierz mi. Czarny Thornton. Co za zjebane miasto! A jebać was wszystkich! Wyglądał jak taki przysłowiowy szop. Nie ma czegoś takiego. Zanim ruszymy, wybacz szorstki początek. Są sprawy, w których lepiej nie ryzykować i trzeba wbić komuś pistolet pod żebra, nawet jeśli stoi po tej samej stronie barykady.
Mam nadzieję, że nie żywisz urazy. Nic osobistego. Musiałeś się upewnić. Sam bym tak zrobił. A to ciekawe. Vi, nie jesteś z branży. Jestem, aczkolwiek dopiero od wczoraj. Chciałbym powiedzieć, że początki są najtrudniejsze, ale nie będę kłamać. Sprawdziłem cię w bazie FIA, kiedy rozmawialiśmy. Ciekawy biogram. Agent kontrwywiadu Arasaki, zwolniony dyscyplinarnie. Obecnie najemnik na wolnych kontraktach, od wczoraj współpracujący z FIA. Ale wciąż nie wiem jednego. Co robisz w tym bałaganie? Wynajęła mnie Songbird. Znacie się? Sami. Coś nie tak? Pracowaliśmy razem. Myślałem, że to już przeszłość. Ale dziewczyna ma talent do pakowania się w kłopoty. No dobrze. Czas odwiedzić naszą wspólną znajomą. Poproszę adres. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba. Sprawdź mnie. Opuszczony budynek przy Elizabeth Crest Street. 8. piętro. Miałeś rację. Nie podoba mi się to. Zostawiłeś ją samą. To duża dziewczyna, nie potrzebuje niańki. Widziałem ją w akcji. Ja też. Wielokrotnie. Przeżyła już parę zamachów na swoje życie. To twarda babka, ale wiesz... Wciąż prezydentka. Czekaj, muszę odebrać. Jim? Mówiłem, że biorę dziś wolne. Nie wiem, to ty jesteś menadżerem. Zapytaj Boba, wisi mi przysługę. Nie, nie pójdę się pierdolić, a ty sobie jakoś poradzisz. Mój szef. Pracuję w klubie. Stoję na bramce. Czyli jest coś, co nas łączy. Pracujemy poniżej swoich kompetencji. Zabrzmiało, jakbyś tęsknił za Arasaką. Zabrzmiało, jakbyś chował do nich urazy. Próbowali mnie zabić, spierdolili to. Koniec historii. To już druga rzecz, która nas łączy. Chociaż coś mi mówi, że to wcale nie koniec. Nie tak wyobrażałem sobie dzień wolny. Co może być ciekawszego od ratowania głowy państwa? No cóż, pewnie już się nigdy nie dowiem. Myers wciąż pali? Daj spokój, nie będę ci kablować. Czyli pali? Niedobrze. Sięga po fajkę tylko wtedy, kiedy sprawy wymykają się jej z rąk. Czas jej pomóc. Chodźmy. Czyli tak to wygląda. 8. piętro, tak? 8. Prowadź. Szczerze, nie podoba mi się to. Spokojnie, nie jest sama. Ma nowych kumpli, lokalsów. Najpierw chcieli się pozabijać, ale owinęła ich sobie wokół palca. Parę dni i dostałaby honorowe obywatelstwo Dogtown. Nie jestem pewien, czy mi się to podoba.
Gdyby próbowali ją stąd wyciągnąć siłą, całe piętro stałoby w ogniu, a po dobroci by nie wyszła. Ty przodem. Otwórz, to ja. Już. Nawet kurwa nie mruchu. Kurwa, znowu? Gdzie ona jest? Panowie, wystarczy. Później porównacie, kto ma dłuższego. Teraz chować zabawki. Rozkaz, szefowo. Na pewno? Rozejrzyj się, na pewno. Widzę, że nie zapomniałaś mojego numeru. Niektórych numerów się nie zapomina. Nie oszukujmy się, ten telefon miał nigdy nie zadzwonić. Skoro już jestem w Night City i ktoś próbował mnie zabić, pomyślałam, że to dobra okazja, żeby odświeżyć stare znajomości. Zaprosiłbym cię na kawę, ale obawiam się, że nie mamy czasu. Trzeba ci zorganizować transport do Waszyngtonu. Nie, Reed. Najpierw musimy porozmawiać. Ty, ja i Vi. Chodźcie, przyda się trochę prywatności. Prezydentka, najemnik i agent specjalny wchodzą do gabinetu owalnego. Pytanie, co ja robię w tym dowcipie? Widziałeś wiadomości? Mhm. Hansen odrobił pracę domową z propagandy. Sądzę, że nie działa na własną rękę. Ktoś od nas zapewnia mu plecy. Sądzę, że nie działa na własną rękę. Ktoś od nas zapewnia mu plecy. Wygląda na to, że próbują rozpętać nową wojnę. Są tacy, dla których poprzednia wcale się nie skończyła. To nie koniec złych wieści. Nie leciałam sama. Słyszałem, że z Somi. Gdzie jest? Vi to ostatnia osoba, która miała z nią kontakt. Najbardziej prawdopodobna wersja to taka, że padła ofiarą lodu, łamiąc zabezpieczenia bojowego robota. Potknięcie przy pracy, które zdarza się nawet najlepszym. Ale to wciąż tylko spekulacje. Dokładnie. A my potrzebujemy czegoś więcej niż spekulacje. Reed, wiesz, co to oznacza dla bezpieczeństwa narodowego. Posłuchaj. Songbird to twoja protegowana. Zwerbowałeś ją i wyszkoliłeś. Z kolei Vi ma z nią pewne połączenie. To nasza szansa. Musicie ją znaleźć. Razem. Raz już dla was umarłem. Wystarczy. Co to znaczy, że dla nich umarłeś? Co ci właściwie Myers o mnie mówiła? Że dowodziłeś komórką wywiadowczą, a po wojnie przeszedłeś w stan uśpienia. Wspomniała, że zabójcy Arasaki próbowali mnie zlikwidować. Że skończyłem na intensywnej terapii z 3 ranami postrzałowymi. Że samodzielnie skorzystałem z kibla dopiero pół roku później. O tym nie powiedziała. A, to już wiesz. Podsumujmy. Zostawiliście Reeda w Night City, on prawie przypłacił to życiem, a teraz chcesz go wkręcić w nową aferę? Nie pierdol, Myers, zaciągnęłaś dług, a długi się spłaca. Masz rację. Przepraszam za te 7 lat. Czy to wystarczy na dobry początek? Powiedzmy, że tak.
Pomogę, ale robię to dla Somi. Oraz dla mojego kraju, jakkolwiek patetycznie to nie brzmi. Co do ciebie, Vi. W samochodzie mówiłeś, że Songbird cię wynajęła. Nie wiem, ile ci płaci, ale to może nie być tego warte. Są rzeczy ważniejsze niż kasa, Reed. Też tak myślisz? Mhm. Każdy z nas ma swoje powody. Mój nazywa się Relik i to mnie zabije, jeśli nie znajdę Songbird. Chyba zaczynamy się rozumieć, Vi. A skoro tak, to możemy sobie pomóc. Może i tak. Zobaczymy. Ale jeśli mamy znaleźć Somi, musimy wejść głębiej w to miejsce. Rozpoznanie w terenie. Rozumiesz? Potrzebujemy kontaktów. Ludzi, którzy nie będą się bali otworzyć ust. Zdobądź ich zaufanie. Łatwo nie będzie. To Dogtown. Okej, zorganizuję Myers transport do Waszyngtonu i wtedy skontaktuję się z tobą. Vi, dziękuję ci za wszystko. Szczęśliwej drogi. Uważajcie na siebie. Ty na siebie też. Może kiedyś spotkamy się w lepszych okolicznościach. No dobra, muszę teraz zadzwonić w parę miejsc. To ja. Potrzebuję taksówki. Dwie osoby, daleki kurs. Wszystko gra, Jacob? No, jak ta lala. Ej, wpadła mi w oko ta twoja Rosalind. Jak ci nie było, prawie mieliśmy moment. Szkoda, że nie zostaje na dłużej. Przepraszam za kumpla. Jest trochę, no wiesz, nadpobudliwy. Tak. No, nie jest mistrzem w robieniu pierwszego wrażenia. Ale to dobrze. Tacy jak on walą na odlew, ale nie wbiją ci noża w plecy. Macie już jakiś plan, co dalej? Nawet dwa. Zginiemy w Dogtown, albo jedziemy stąd w cholerę. O, wszystko zależy od tego, czy Myers wywiąże się ze swoich obietnic. Na mnie już czas. Miej oko na Jacoba. Chujowa ze mnie niańka. Ty też trzymaj prosto, Vi. Muszę się zbierać, Jacob. Uważaj na siebie. Niech świat uważa na mnie. Mówię poważnie. Pukaj, zanim gdzieś wejdziesz. No. Gdybym wczoraj zapukał, przegapiłbym swoje 5 minut w świecie wielkiej polityki. I to jest właśnie życie, Vi. Pamiętaj te lekcje, mały. Załatwione. Musimy się zbierać. I najlepiej, żeby nie widziano nas razem. Vi, wyjdziesz 5 minut po nas. Powodzenia. Jak chcesz mnie wyciągnąć z tego raju na ziemi? Powiedzmy, że będzie trochę kołysać. Jak za dawnych czasów, co?
drzwi. 5 minut, pamiętasz? Thank you.